Do pana Jana Dudzińskiego. Dziwne, czy tu jaka restauracja jest? Nie, to jest dom starców. Chciałam go zaprosić do restauracji, ale zdaje się, że to biedny człowiek. I starej daty. W głowie mu się nie mieści, że mogłaby go zaprosić kobieta. I chcesz wycofać cały wkład? No tak, powiedziałam ci już. Chcę rozwiązać umowę spółki. Nie myślałem, że mówisz poważnie. Jak widzisz, tak. Wchodzę teraz w inny interes i potrzebuję tych pieniędzy. I tylko mi nie mów, że interesy źle idą. Bo dobrze wiem, że akurat jest odwrotnie. Posłuchaj. Porozmawiajmy jak ludzie. Właśnie rozmawiamy. Ale jak ludzie, których łączy coś poza biznesem. Ale to nie ma nic poza. Chcę wycofać moje pieniądze. Co ty chcesz zrobić? Nie twoja sprawa. Dlaczego nagle tak się zmieniłaś? Co się stało? Przestań, jesteś śmieszny. Może i jestem, ale chcę wiedzieć, co między nami było nie tak. Co ja takiego zrobiłem, że wszystko się popsuło? Masz do mnie o coś pretensje? Nie, nie mam do ciebie żadnych pretensji. Przestań już. Chcę tylko wiedzieć, kiedy przekażecie pieniądze na moje konto. Czy ty nie czujesz, że dzieje się z tobą coś niedobrego? O czym ty mówisz? Mam się martwić, że nareszcie jestem szczęśliwa? Dlaczego uważasz, że to jest coś niedobrego? Jeżeli nie z tobą, to już niedobre, tak? Jakie to szczęście, że nam dzisiaj aura sprzyja. Inaczej musiałbym panie wskazać po prostu na nasz bardziej niż skromny pokoik, a to nie jest oprawa dla przyjmowania takich kobiet. No poza tym, przepraszam, mój współlokator raczej. Czemu oni tak patrzą? No, proszę wybaczyć, ale wizyty tak pięknych kobiet nieczęsto tu się zdarzają. To jest właśnie osoba, o której panu mówiłam przez telefon. To jest w pewnym sensie moja siostra cioteczna Milagros. Skierniewice Przełęcka de Velázquez. Tak, witam. Witam pięknie. Proszę bardzo, siadajmy, siadajmy. A pani Ewo, dlaczego w pewnym sensie? Czy może to jest ta sensacja, o której pani mi przez telefon mówiła? No tak, no właśnie. Siedzi przed panem wnuczka Złotobramskich. Przepraszam, wnuczka Złotobramskich? Proszę mi wybaczyć, ale chyba nosi pani kilka nazwisk, ale zupełnie innych. Velázquez po mężu. Przełęcka po ojcu przybranym mamym. Znaczy, mój wuj, Kamil Przełęcki, tak, ją adoptował. Milagros, może opowiesz sama, bo to jest fascynująca historia. Posłuchaj, ja mam znajomego lekarza, umówię cię, pogadacie sobie. On jest w porządku, zapewniam cię. Przestań, co ty pleciesz? Ja mam iść do lekarza tylko dlatego, że chcę rozwiązać spółkę? Tu nie chodzi o spółkę. A o co? O to, że jestem szczęśliwa z Adamem? Dlatego chcesz mi wmówić, że coś ze mną jest nie w porządku? Posłuchaj, proszę cię, bez względu na to, co on ci naopowiadał, nie wierz mu. Ale on mi niczego nie musi mówić. Ja wiem. No ale... A co? Dla ciebie każda szczęśliwa kobieta to od razu wariatka, tak uważasz? Ty nie jesteś szczęśliwa. Tylko wmawiasz sobie. Co się z tobą stało? Nie dotykaj mnie. Dobrze, chcesz wiedzieć, to ci powiem. Zawsze, kiedy mnie obejmowałeś, ja czułam się, jakby mnie ktoś okrywał mokrym prześcieradłem. Byłaś ze mną. Byłam. Ty nie masz pojęcia, co to znaczy być z kobietą. Nic nie wiesz o tajemnicy. O tym, jak to jest, kiedy ludzie naprawdę się kochają. O tym, że potrafią sobie przekazać myśli bez słów. O tym, że znają swoje najtajniejsze pragnienia, że są ze sobą razem, nawet jeśli dzielą ich setki kilometrów. Żal mi ciebie. Nie każdy może czegoś takiego doświadczyć. Trzeba trafić na tę swoją drugą połowę. Ty jeszcze jej nie znalazłaś. A ty? Ja już znalazłam. I to ma być Adam. Tak, Adam.
Bez względu na to, czy ci się to podoba, czy nie. Zawsze o tym wiedziałam. A ty byłeś tylko małym stopniem na drodze do mojego szczęścia. Na pieniądze czekam do końca tygodnia. Tak, rozumiem. Oczywiście rozumiem. Więc pani ojciec był tym dzieckiem przyniesionym do Przełęckich w 43. Niestety. Tak, a... Przepraszam, a czy nigdy nie dotarła do niego informacja o depozycie pozostawionym przez rodziców u Rozdrażewskich? Dopiero kiedy Zygmunt Rozdrażewski przyszedł do mojej mamy, to powiedział jej o tym. Bo ona wcześniej o tym w ogóle nie wiedziała. No, skąd mogła wiedzieć? Była zbyt mała. I widzi pan, moja mama napisała do swojego brata, to znaczy Kamila Przełęckiego, list. I w tym liście opisała wizytę Zygmunta. No ale dalszego ciągu nie było. No tak, ponieważ Zygmunt i Dusia zginęli. Oni naprawdę tu nie wiedzą, co to jest. Prawdziwa golonka, przyjechałby do mnie. Jeden z drugim, to może by się czego nauczył. A ty tej zieleniny nawet nie możesz zmęczyć. A ja z tobą widzę, że naprawdę jest niedobrze. No umówcy, co tu się właściwie dzieje? No, co cię dręczy? Chcesz wiedzieć? Duże pieniądze, które przychodzą nam koło nosa. Duże? Pieniądze? No to trzeba się inaczej ustalić, córeczko. No, teraz mów, o co chodzi, jasno i krótko. Karol dostał fioła na punkcie wnuka. Ma jakiegoś wnuka? Nie, no nie ma. Tylko chciałby mieć. Jeżeli będzie miał wnuka albo wnuczkę, jemu jest wszystko jedno, to mu zapisze w testamencie cały majątek. No ja mam go urodzić. Mój Boże, to... A ileż to roboty? Nie, no wiesz co, jak ty coś powiesz? Przecież Adam nawet rozmawiać ze mną nie chce. Wyprowadził się. Ty nie mieszka w domu? Nie. Takie buty. Moje małżeństwo praktycznie nie istnieje. Ale powinnaś z nim pogadać. No to widziałeś, jak próbowałam. Powiedziałaś mu o wnuku? Nie no, co ty. Zaproponowałam na razie zawieszenie broni. No, chciałam, żeby wrócił do domu. Ale jemu ani się śni. A z Karolem coraz gorzej. W każdej chwili może być z nim koniec. Może przyjdziemy kawałek. Tata, bo zawsze tak nazywałam go, pomimo że nie był dosłownym rodzicielem mym. Tata pokazywał mi ten list. Tak. Chociaż prawdę mówiąc, nie bardzo wiem, czego panie ode mnie oczekują. Kto lepiej od pana wie na temat depozytu? Przecież szuka go pan przez cały czas, prawda? Ma pan tutaj przed sobą prawowitą spadkobierczynię, więc bardzo proszę, niech pan pomoże Milagros w odnalezieniu depozytu. Ja się panu wywdzięczę. Dobiecuję. Tak, no depozyt. Oczywiście, jeżeli on w ogóle istnieje, to chyba znajduje się na terenie pałacu w Rozdrażewie, który był własnością Rozdrażewskich i chyba do nich teraz wróci. No jak pani wiadomo, u nas trwa reprywatyzacja. Oczywiście. I dlatego ja tu przyjechałam właśnie. Pan rozumie, to jest sprawa mój delikata. Dużo ludzi nie może wiedzieć, bo wtedy niebezpiecznie jest. Ewa mi namawiała, że pan dużo już tego szukał. I co się dowiedział? No, badam powoli tę sprawę, ale od razu uprzedzam, że jestem plenipotentem Adama. Działam niejako w jego imieniu. No to teraz może pan działać w imieniu Milagros, prawda? Exactamente. Pan Rozdrażewski powinien zrobić to, co przed laty chciał jego ojciec, to znaczy oddać ten depozyt w ręce prawowitych właścicieli. Pan chyba jest tego samego zdania. A tak, oczywiście, ale ten depozyt, jak go nazywamy, właściwie nie wiemy, czy istnieje. Ja też jeszcze nie wiem. No więc po prostu szukajmy dalej.
To trzeba poszukać właśnie. Ten dzieciak dostanie fortunę, ty nie możesz tego tak puścić. Wiem, że nie mogę, ale nie wiem, jak to zrobić. No, albo pogodzicie się z Adamem. Nie, nie, nie wygląda na to, chyba wiesz. No to musisz znaleźć innego kandydata. Na szczęście pan Bóg urody ci nie poskąpił. Proszę mi wybaczyć, ale powinna pani jakoś chyba potwierdzić swoją tożsamość. Czy może pani przedstawić jakikolwiek dowód na to, na potwierdzenie swoich słów, że jest pani tym, kim jest? A któż mógłby być lepiej poinformowany? Przecież nie przyjeżdżałaby z Meksyku, gdyby nie była pewna. Pani wybaczy, pani Ewo, ale musimy mieć jakiś dowód i na pewno zażądałby go Adam. I słusznie. Oczywiste. Pani Janie, kochani. Moi rodzice, biedaczkowie, obadwa nie mieli szczęścia na tym świecie i murieron bardzo prędko sobie. To w takim wypadku trudno o dowód. Ależ nie. Żyją ciągle jeszcze Kwiatkowskie pod Skierniewicami. Żyje starsza Kwiatkowska. Ona jego ojca od Przełęckich wzięła. Oni jej wszystko powiedzieli i ona potwierdzić może. O moim ojcu wszystko to. Zna pani adres? Naturalnie, że tak. To byśmy już mieli. No cóż. Milagros, trzeba pomóc. Tak. Dobrze, ale muszę skontaktować się z Adamem. Tak, najlepiej będzie, jak pan porozmawia z Adamem. Próbowałem kilkakrotnie z nim się porozumieć, ale nie wiem, gdzie on się podziewa. Nikt nie wie. Przepraszam, pani wie. Występuje teraz w lokalu Pulp Fiction. Występuje? Śpiewa. Tam pan go znajdzie. Co ty wygadujesz? No przecież nawet gdybym na to poszła, gdybym się zgodziła, to przecież Adam będzie wiedział, że to nie jego. I łatwo to udowodni. Teraz są metody genetyczne i ojcostwo łatwo sprawdzić. A, zażąda badań. No to wiesz, że zażąda, albo nie zażąda. Ile może tego być, tego, co by Karol zapisał waszemu dziecku? Wiesz, ile on ma na kontakt, to ja nie wiem, ale przecież już sam dom i magazyn antyków to może być i milion. No to na dzieciaka przypadłoby z pół miliona. Właśnie. Mówisz, że Adam zażądałby badań, gdyby się dowiedział, że ponownie zaszłaś. Na pewno. No to ja ci powiem, że być może on już w ogóle niczego nie zażąda. Jak to, o czym ty, tato? O czym to? Przecież może mu się zdarzyć jakiś przykry wypadek na auto teraz. Wypadków on dalej popija? Nie wiem, chyba tak. No widzisz, jak ktoś dużo pije, to różne rzeczy mogą mu się przytrafić. I wtedy już niczego nie może żądać, w ogóle już nic nie może. Nie mówisz poważnie. Pamiętaj, że to będzie także mój wnuk. A może nawet bardziej mój niż Karol. Co mu się tak przyglądasz? Nie, dlaczego? Ciekawa jestem, jak ci smakuje. Co tam wsypałaś? Co miałam wsypać? To co zwykle, trochę pietruszki, koperku. Ta zupa ma dziwny smak. Co ty opowiadasz, Kamilko? No przecież jadłaś z apetytem. Za to ty nie jadłaś. No bo ja jadłam już wcześniej. Nie mogę jeść tyle płynów. Lekarz mi zabronił. Coś tam wsypałaś. Zabieraj to. Co miałam wsypać, Kamilko? To nieprawda. Chcesz mnie otruć. Powoli, powoli. Tak, żeby się nikt nie zorientował, co? W imię ojca i syna. Przecież jesteś moją córką. Kazimierz był twoim mężem. I co? Pomogło mu to? Raczej zaszkodziło. Wybacz im. Wybacz im, panie. Bo nie wiedzą, co czynią. I z kolacją też na mnie nie czekaj.
Jak to cały dzień nic nie będziesz jadła? Zagłodzisz się. Kamilko, to wszystko jest w twojej głowie. Tam się to wszystko lęgnie. Wyprowadzam się stąd. Nie będziesz miała więcej okazji karmić mnie takim świństwem. Wyprowadzam się jak to gdzie? Dokąd? Do Adama. Do Adama. Mówiłem, że z towarem na zaplecze. O co chodzi? Z towarem to u mnie gorzej, ale mam sprawę do Adama Rozdrażewskiego. Podobno można go tu zastać. No. W porządku. Myślałem, że to znowu jakiś dostawca. Przepraszam. Pan poczeka. Dudek? Jak pan mnie tutaj znalazł? Cześć, no jak to jak? Pani Ewa mnie poinformowała. Ewa, widział się pan ze mną? No oczywiście, że się widziałem. Widziałem się, owszem. Słuchaj, no... Może by ten gbur jakoś nam... Po jednym widzę tam niezły koniaczek. Zaraz. Berni, nalej nam no po koniaczku. A to zależy, kto płaci. Zapisz na mój rachunek. Jak na twój. To w grę wchodzi tylko gotówka. Dobrze o tym wiesz. Ja płacę. A, no chyba, że tak. Słuchaj, Adaś. Właściwie ta twoja Ewa... Ewa nie jest moja. O, przepraszam. Przepraszam, jeśli popełniłem jakieś faux pas. Ale zaraz, przecież ostatni raz, jak widzieliśmy się w Rozdrażewie, to przysiągłem... Ja też bym wtedy przysiągł, ale jak się okazuje, trzeba być bardzo ostrożnym z tymi przysięgami. No, kobiety. Popatrz, co one z nami wyprawiają, no? Adaś, podobno tu śpiewasz. Tak, zmieniłem zajęcie. Reklama mi się już znudziła. O, nie przejmuj się. Żadna praca nie hańbi. Chociaż prawdę mówiąc, trochę się zastanawiam, czy ty, syn Rozdrażewskich, w takiej tancbudzie... No nie robisz tego chyba dla pieniędzy. Tak, robię to dla pieniędzy. Moje życie do tej pory to pasmo klęsk i porażek. Chociaż miałem pieniądze. A teraz ich nie mam. Może będzie lepiej? To się nazywa zmienić filozofię życiową. Nie przejmuj się, jeśli chodzi o pieniądze, to w każdym razie ja dlatego tu przyszedłem. Panu też jestem coś winien? No nie, Adasiu, spokojnie. Naprawdę nic mi nie jesteś winien. To raczej ja się zobowiązałem do prowadzenia pewnych poszukiwań, no, depozytu, jak ci wiadomo, który kiedyś twoi rodzice zgodzili się wziąć na przechowanie. Przepraszam, że tyle czasu się nie odzywałem. Tak, przypominam sobie o tym, kiedy się ostatni raz widzieliśmy. Powiem panu szczerze, ja w to wszystko nie wierzę. I raczej żadnego kredytu pod ten zastaw nie dostanę. Adam, posłuchaj. Niedawno pani Ewa przyprowadziła do mnie kobietę, która się podaje za prawowitego spadkobiercę Złotobramskich. No, twierdzi, że jest ich wnuczką, córką ocalałego z Holokaustu ich syna. Syna Złotobramskich. I że ten cały depozyt jej się należy, że jest jej. Ewa przyprowadziła wnuczkę Złotobramskich do pana. Tak. Dziwne? Dziwne? Bardzo podejrzane. Ewa zdolna do wszystkiego, żeby mi tylko dokopać. Powiem panu więcej. Kobieta, która nienawidzi, naprawdę jest bardzo groźna. Otóż to. I przyznam ci się, że osoba, którą przyprowadziła o takim dźwięcznym imieniu Milagros,
Dobrze, Milagros wcale nie wzbudziła we mnie zaufania. Milagros? To ona się podaje za... Właśnie ona. No ona, znasz ją? Tak, poznałem ją w całkiem nietypowych okolicznościach. Nieważne, niech pan opowiada dalej. Słuchaj, nie wiem skąd ona miała te informacje, ale przyszedłem cię ostrzec. Koło tego depozytu zaczynają się kręcić różni ludzie. Sprawa robi się głośna. Powinieneś zacząć coś działać. Adam, no przestań mi mówić, że nie wierzysz w żadne skarby. Ja tego sobie nie wymyśliłem. Powiedział mi to wszystko twój ojciec. Wtedy były takie czasy, najprzeróżniejsze historie się zdarzały. Naprawdę, zastanów się, powinieneś się wziąć w garść i powinniśmy zacząć coś robić w tej sprawie.